Ostatnio w internecie ukazało się nagranie, którego autor przekonuje, że w naszej stolicy, czyli w Warszawie, na wysokości stacji metro Młociny jest maszt, na którym powiewa banderowski sztandar. No, jak sami Państwo widzicie, flaga czerwono-czarna i tu wątpliwości żadnych nie powinno być, a jednak są, bo okazuje się, że jest to flaga hutnicza. Tylko pojawia się pytanie, czy na pewno powinna być czerwono-czarna. Ja przejrzałem ileś zdjęć z uroczystości hutniczych i tam głównie są proporcje pomarańczowo-czarne. Tylko że zazwyczaj komuś nie chciało się zadbać o tę kolorystykę i poszedł na łatwiznę, kupując to, co tam pierwsze było pod ręką. Ten pomarańczowy był dziwnym trafem, szczególnie czerwony. O ile jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce nikogo to nie interesowało i nie budziło żadnych kontrowersji, no to dziś przy tej ilości Ukraińców u nas w kraju i takiej zgodzie i przyzwoleniu na banderyzm, a mówię to nieprzypadkowo, bo władze Polski już kilka razy dawały znać, że przymkną oko na kult bandery na Ukrainie, co też oznacza, że banderowcy będą tolerowani w Polsce. To nie tylko stanowisko władz Polski, o których kilka razy już pisały media w naszym kraju, że będzie przymykane oko na te sprawy, ale ostatnio też w wywiadzie chyba dla Onetu potwierdził to jeden z doradców prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że Polska łaskawie zgodziła się po prostu wyciągnąć rękę w kierunku Ukrainy i taką zasłonę milczenia spuścić na to, co się stało na Wołyniu, zasypać ten temat kompletnie, żeby zacząć budować nowe relacje. No ale nowe relacje oznaczają, że banderyzm niezrozliczony, a na Ukrainie on jest od wielu, wielu lat w najlepszej kondycji. W 2018 roku, zobaczcie, tutaj jest artykuł, władze jednego z okręgów na Ukrainie uznały czerwony i czarny jako właśnie kolory banderowskie za kolory tego okręgu. Ja zresztą sam widziałem na Ukrainie nieraz flagi czerwono-czarne, to całkiem blisko granicy Polski, gdzieś tam w okolicach Drohobycza. No i tam nie było żadnego gadania, że to jest jakaś krew przelana za ziemię, albo że flaga ukraińska krwią splamiona i tak dalej. Nie, to ewidentnie chodziło o banderowców. No i tutaj jakby ważne jest to, że dziś na przykład nikt nie przekonywałby opinii publicznej, że jeśli wychodzi na ulicę z flagą, na której jest swastyka, to jemu chodzi o jakiś tam symbol szczęścia czy symbol słońca. Swastyka ma jednolitą konotację. W Polsce ona jest zabroniona z wiadomych powodów. I na przykład Finowie, którzy przed II wojną światową też używali swastyki w swoich jednostkach wojskowych, dziś z niej nie korzystają, no bo to po prostu się nie godzi w naszej strefie geograficznej, szczególnie doświadczonej przez nazizm. Więc analogicznie, gdybym ja dzisiaj wyszedł na ulicę z flagą na drzewcu i byłaby ona czerwono-czarna, no to nikt by nie miał wątpliwości, że chodzi mi o banderyzm. Nie byłoby żadnego właśnie gadania, że to jakaś tam flaga hutnicza, czy jest nawet taka jednostka w Polsce, chyba drugi pułk saperów mazowieckich. I ona też ma flagę, która nadzwyczaj podobnie wygląda do tej banderowskiej, mimo że podobno jest ona pomarańczowo-czarna. No ale no cóż, no ktoś powinien zadbać o to, żeby ten kolor pomarańczowy nie budził żadnych wątpliwości. Ja tak starałem się dzisiaj dobrać kolory do tego nagrania. Może to nie jest jakiś idealny pomarańczowy, no ale nie ma wątpliwości, że nie jest to czerwony. A jeśli wątpliwość się pojawia, to ta flaga powinna zostać szybko zmieniona. A jeśli oryginalnie ma być czerwono-czarna, to ktoś, kto ją wywiesza, powinien podjąć maksymalne kroki w tym kierunku, aby zacząć nie tylko tłumaczyć, że to jest oryginalna flaga, powiedzmy, hutnicza, ale też przede wszystkim, żeby pokazać, że nie godzi się na banderyzm i szczególnie zwalczać wszelkie przejawy banderyzmu w Polsce. I to nie ma znaczenia, że nie jest na przykład historykiem czy politykiem. Nawet hutnicy w tym momencie powinni bronić swoich symboli, jeśli są rzeczywiście czerwono-czarne, i mówić, że to nie tylko nie symbole banderowskie, ale z ich strony nie ma żadnej zgody na banderyzm w Polsce. W podobnej sytuacji niegdyś znaleźli się spółdzielcy, którzy od przeszło 100 lat posługiwali się flagą tęczową, bo ruch spółdzielczy zaczął się od takiej idei, że jest to pewne łączenie ze sobą ludzi, porozumienie takie od przeszłości w przyszłość i tym pomostem miała być piękna tęcza.
W XXI wieku spółdzielcy przegrali bój o swoje barwy, dlatego że tę flagę tęczową zawłaszczył ruch LGBT, który już był tak mocno utożsamiany z tą kilkukolorową flagą, że nie pomogło żadne tłumaczenie, iż tęcza na flagach, na sklepach spółdzielczych nie oznacza poparcia dla ruchu LGBT. I tutaj nieważne, że za spółdzielcami stała historia, nieważne, że oni mieli rację, ważne, jakie było skojarzenie wszystkich, którzy ten sklep mijali, że oto jest miejsce dla jakiejś aktywności LGBT. Więc tak samo jest z banderowcami. To nieważne, co wy sobie tam, hutnicy, myślicie, ważne, co myślą wszyscy inni. I wracając do tego filmiku z początku mojego nagrania, no to jeśli ktoś nagrywa takie wideo, w którym jednoznacznie stwierdza, że tam powiewa flaga banderowska, a wszyscy mówią, to przerażające, no to powinniście coś z tym zrobić. Albo zmienić tę flagę na poprawne barwy, albo postawić na dole tablicę, że jest to flaga hutnicza, która jest z wami od tylu i tylu lat, a banderyzm to wy w Polsce potępiacie. I tyle. A jeśli nie, to znaczy, że wam to odpowiada. Jeśli w ogóle tam miała być flaga pomarańczowo-czarna, a ktoś wywiesił czerwono-czarną, to ja już nie poczytuję tego za lenistwo. To jest dywersja.